Cześć, witajcie z tej strony Marcin. Dzisiaj zapraszam Was na, myślę, że ciekawy film, ponieważ zobaczycie w nim demontaż komputera i przekładkę do nowej obudowy Entu Pro M. Obudowa przyszła niedawno do testów, jest to absolutna nowość od tego producenta. Ceny tej obudowy sprawdzicie sobie w opisie filmu, a tymczasem bez przedłużania zaczynamy demontaż komputera, a następnie będę przekładać wszystkie podzespoły do nowej obudowy. Także ceny tych podzespołów sprawdzicie sobie w opisie filmu. Zaczynamy! No dobrze, moi drodzy, będziemy zabierać się za przeprowadzkę komputera z obudowy Telematec Core V21 po lewej. Jak widzicie, sprzęt jeszcze tam śmiga w tej chwili. Za chwilkę będę komputer wyłączać i wszystko rozłączać. Jako że zasilacz jest modularny, najpierw pozbędę się kablowania na pewno i przenosić się będziemy do Fantexa Entu Pro M. Bardzo fajna obudowa, lecz już konstrukcja klasyczna typu Mini Tower, a nie konstrukcja sześcianu jak w przypadku Core V21 od Thermaltake. Tak więc zaczynamy. No dobra, komputer już się wyłącza, za chwilkę będziemy demontować. Standardowo oczywiście zaczynamy od demontażu tego okablowania. Wyłączamy zasilacz, odłączamy monitor, akcesoria USB, kartę sieciową i oczywiście zasilanie. No i co, pojedziemy po kolei. Najpierw karta graficzna, czyli odłączamy zasilanie. Druga rzecz, muszę tutaj zdjąć zaślepkę, o właśnie, odkręcam śruby trzymające tą kartę. Trzeba będzie też zwolnić blokadę, niestety mam tam ciężki dostęp poprzez ten dość duży cooler Be Quiet'a, ale myślę, że dam radę. No dobra, grafika wychodzi, ciekawe jak będzie w Fantexie wyglądać, przekonamy się za jakieś kilkanaście minut. No cóż, teraz pora podpinać resztę kabli. Prawdę mówiąc, najchętniej bym sobie jeszcze zasilacz wydobył, więc lecimy po kolei. Podłączam jeszcze moje dyski SSD. Do Fantexa wezmę chyba tylko jeden z nich, ten, na którym mam system. Dobra, i system mam na Black Store, tym M5S, więc ten dysk pójdzie ze mną. Dobra, ale to jest M6, więc to nie ten mi się chwycił. Bierzemy tego. Jak widzicie, tutaj system bardzo fajny z tymi dyskami. Beznarzędziowo sobie możemy wymontować. Ok, jest i Plex Storek M5. Dobra, lecimy kolejne to, co widzę, czyli 8-pinówka z płyty głównej. Teraz jeszcze przewód, który zawsze mocno siedzi, czyli zasilanie ATX24 piny. Trzeba delikatnie ruszać lewo-prawo najlepiej. Płyta główna jest wytrzymała, ale nie ma co tego nadwyrężać. Dobra, udało się. Teraz jeszcze przednie porty USB 3.0. Dobra, wyszło. Co my tu jeszcze mamy? Tu mamy jakiś wentylator obudowy, dobra, podpięty bezpośrednio do płyty, ok. I mamy jeszcze do płyty podpięte wentylatory od Be Quiet'a, chłodzenia, ale to może sobie zostać, bo to wyciągam jako zestaw. Ostatnia rzecz to tamte małe kabelki, co widzicie, czyli wszelkie kontrolki, zasilanie od obudowy, czyli Fantex będzie miał swoje takie złącza, będę to musiał tam połączyć. Zawsze taka dość irytująca część, ponieważ są to małe złącza, jak widzicie, i trzeba tam trafić w te piny nimi. Dobra, i tu jeszcze mamy napędy od płyty głównej, też to muszę oczywiście odłączyć i sobie podłączymy już w Fantexie, ale już nie w takiej ilości. A jeszcze front audio mam, zobaczcie tutaj. Dobra,
Czyli płytę główną mamy już oswobodzoną. Można by ją w sumie wykręcić i chyba też tak zrobimy. No dobra, podkręcane mam, więc chwytamy płytę. Ok, nic nie trzyma, już czuję to. Wysuwamy ją delikatnie i o, Jesus. Powiem wam, że to chłodzenie Be Quieta to jest po prostu tak ciężkie. Ponad 800 gramów z wentylatorami dwoma. Tak więc jest co podnosić na tak małej płycie Micro ATX. Tak to wygląda, moi drodzy, po wyjęciu z kompa. Zobaczcie, płytka niewielka, gigabajta. Fajna, duża ilość portów z tyłu. Wszelkie złącza potrzebne. Chłodzenie Be Quieta, widzieliście je w recenzji. Zobaczcie jeszcze, że nad pamięciami mamy dużo, dużo miejsca. Fajne radiatory od Gigabyte'a, które ładnie pasują. Przydałyby się pamięci jeszcze z czerwonymi radiatorami. Chociażby HyperX'a, bo ma takie fajne na przykład. No i reszta płyty głównej tutaj. No tak przy okazji, taki szybki rzut na moją płytę główną. Chłodzenie jest tak wielkie, że po prostu dominuje tą płytę, jak widzicie. No i dobra, a teraz numer, który pewnie nie wszyscy z was widzieli w życiu. Obudowa jest odwrócona do góry nogami. To nie jest co prawda nic niezwykłego. Natomiast niewiele obudów potrafi zrobić to. Czyli pozbywamy się dolnej obudowy i mamy piękny dostęp do zasilacza i okablowania. Mam tu też dysk 3,5 cala, standardowy, mechaniczny i kabelki, wszystko jest modularne, więc wszystkie sobie odłączę i wezmę do nowej obudowy tylko to, co mi potrzebne. No dobra, usunięcie okablowania z zasilacza nie potrwało długo, jakieś 30 sekund. Teraz muszę tylko odkręcić takie dodatkowe zabezpieczenie, potem śrubki z tyłu i mogę go już wyjmować i praktycznie będziemy mieli wszystko, co potrzebne, żeby przełożyć komputer do nowej obudowy. Będę też musiał na pewno wypożyczyć zasilaczkę od płyty głównej, czyli to, co mamy z tyłu. Dobra. Już to mam, żeby ładnie wyglądało przy recenzji. I odkręcamy już zasilacz. Dobra. To musi być w ten sposób. A jest takie dodatkowe zabezpieczenie, żeby ten zasilacz był na miejscu. I szybciutko odkręcam. I zasilacz, jak widzicie, już puścił. OK. No i dzięki filtrom przeciwkurzowym od spodu obudowy to zasilacz wygląda praktycznie jak nowy, czyściutki. Troszeczkę kurzu z boku ma, natomiast tutaj w tym całym wirniku i w tych portach jest super. No dobrze. A więc mamy wszystko, pora przejść do Fantexa. No dobrze, N2 Pro M już leży, więc bierzemy się za montaż komputera. Najpierw zdejmiemy ten bardzo ładny panel z oknem. No i ukazuje nam się naprawdę obszerne wnętrze, zobaczcie. Pięknie ta obudowa w środku wygląda. Trzeba jej to przyznać. I zacznę sobie od tego, że założę zaślepkę. Dobra, zaślepka jest na miejscu. Widzę, że dystanse są już tu na stałe, więc bardzo fajnie. Mamy też przepusty na okablowanie, zobaczycie to później, jak będziemy już porządkować. No to co, wkładamy płytę główną. Rzecz, do której muszę się doczepić, mam płytę Micro ATX. Jak zobaczycie tutaj, producent nie pomyślał troszeczkę o użytkownikach płyt Micro ATX, ponieważ mamy już na stałe przyczepione dystanse pod ATX-a. Mamy jednego, którego możemy sobie wykręcić. Był w zestawie ze śrubkami. Natomiast według tej legendy tutaj powinienem go wkręcić w M. Jak wkręciłem w M, to nie jest to dobre miejsce, ponieważ musi być tutaj niżej. No i zabraknie mi jednego tutaj z tej strony niestety. Ok, nadlatuje płyta. No i wszystko super przypasowało już za pierwszym razem. Jak widzicie, Micro ATX w tej obudowie zajmuje bardzo niewiele miejsca. Zresztą płyta ATX nie byłaby dużo większa, byłaby tylko troszeczkę dłuższa w dół. Miejsca na karty graficzne mamy naprawdę dużo, chociaż pewnie można sobie tu coś jeszcze zamontować, chociażby jakieś chłodnice
chłodzenia wodnego i tak dalej. Mamy miejsce na wentylatory z przodu tutaj i mamy miejsce na 3 120 u góry lub 2 140, jak dobrze pamiętam. I mamy 120 tutaj z tej strony, co Wam pokażę w komplecie z tą obudową. No dobrze, przykręcę płytę i zaraz bierzemy się dalej. No dobrze, moi drodzy, płyta jest przykręcona, pomimo tej małej wpadki trzyma się dobrze. Pomimo, że mamy jeden tutaj dystans mniej, trzyma się naprawdę mocno. Pamiętajcie, przykręcać mocno, ale nie przesadzić, żeby nie przekręcić gwintu, bo wtedy to przestanie trzymać w ogóle. Tak więc teraz podłączę te przewody tutaj od samej obudowy, czyli te zasilające, przewód USB 3.0 do przedniego panelu HD Audio i za chwilkę bierzemy się za dalszą część. No dobrze, pierwsze przewody są już na miejscu od samej obudowy. Nie podłączyłem jeszcze wentylatora, podłączę go do płyty głównej chyba od góry tam bezpośrednio. Natomiast skorzystałem już z systemu porządkowania okablowania, który wygląda bardzo fajnie, już Wam go pokazuję. Z tyłu mamy takie fajne paseczki Fantexa, możemy sobie uporządkować te przewodziki, a następnie spiąć nadmiar. Przestrzeni jest tutaj całkiem dużo, nie mierzymy jeszcze dokładnie, ale zobaczymy do recenzji. Około 2 cm, więc spokojnie wszystkie przewody przejdą. Jak widzicie, duże wycięcie na backplate, więc z chłodzeniami też nie będzie problemu. SSD mogę mieć albo tutaj, albo tam z przodu też jest miejsce. Dobrze, zasilacz jest też na miejscu. Natomiast jak widzicie, mamy troszeczkę utrudniony dostęp, ponieważ w zasilaczu modularnym musiałbym się dostać do samego tyłu. Drugiego panelu nie zdejmę, bo jest tam już taki stały element, dlatego mogę tylko od tej strony jakiekolwiek kable przyłączać. Fajnie, bo mogę je od razu sobie tutaj tędy wyprowadzić do płyty głównej, do karty graficznej, natomiast troszeczkę może być niewygodnie tutaj to podłączać. No nic, zobaczymy, podłączę przewody, przeciągnę je i będziemy dalej składać komputer. No dobrze, większość przewodów przeprowadzona. Mamy zasilanie 24-pinowe, przednie porty USB 3.0, zasilanie do karty graficznej, mamy też podłączony przedni panel, front audio oraz 8-pinówkę zasilanie sekcji procesora tutaj. Teraz będę już montował kartę graficzną i będziemy to wszystko spinać razem. Moi drodzy, montaż dysku SSD. Napisane jest tylko, żeby go po prostu wsunąć. Zobaczcie, od góry go sobie wsuwam portami do dołu, żeby to sobie ładnie podłączyć. Więc wsuwamy, wystarczy przykręcić ubeczkami i SSD będzie też na miejscu. Dobrze, więc od tyłu wygląda to w ten sposób. Dość duży porządek w tym okablowaniu, trzeba przyznać. SSD, jak widzicie, tutaj zamocowany łącznie z podpięciami. Teraz zobaczcie, jak to wygląda z przodu i będziemy mocować ostatnią rzecz, kartę graficzną i odpalamy komputer. Bardzo fajny patent z tymi tasiemkami Fantexa, chociaż moim zdaniem powinny być trochę dłuższe, ponieważ takich grubszych przewodów jak 24-pinówka to już to nie obejmuje, ponieważ ten rzep jest za krótki po prostu. Ale generalnie fajnie, ładnie to wygląda i można sobie chociażby te mniejsze takie okablowanie pospinać w bardzo fajny sposób. Teraz jeszcze chwila prawdy, ponieważ dość dużo tego tu jest i czy się ten panel bez problemu nam zamknie. Oby tak było. Uwaga, próbujemy. Górą wskoczył. Dobra, troszeczkę się naprężył, natomiast zamknąć się zamknął i można tył obudowy skręcić. Już Wam pokazuję przód. Dobra, rzućcie okiem. Często narzekaliście, że z porządkowaniem okablowania u mnie tak sobie. Natomiast zobaczcie, tu mamy tutaj jeden kabelek wychodzi 24-pinowy. Tu wychodzi zasilanie przednich portów USB 3.0. Tam mamy 8-pinówkę, której prawie nie widać. O, kamerka bardzo ładnie automatycznie doświetliła plan. Bardzo fajnie. To jest oczywiście od Be Quiet'a, od wentylatorów. Tutaj mamy front audio. Też bardzo ładnie sobie tam ucieka. I te kabelki zasilające, przycisk power reset, diody. Jeszcze zostało do podłączenia nam to, a to idzie do karty graficznej, więc już Wam to pokazuję. Mój GTX idzie na miejsce.
To będzie to przeszkadzało? Chyba nie. Chyba nie, chociaż może być mały problem niestety. Dobra, musiałem jeszcze wykręcić śledzie. Co fajne, są odkręcane, a nie wyłamywane, więc wielokrotnego użytku. Bardzo fajnie, zobaczymy, czy tył mojej karty nie będzie haczył o to tutaj USB 3.0. Może tak, może nie, za chwilkę to się okaże. A te sobie damy tą stroną. Dobra, próbujemy ją tutaj wpasować, chociaż widzę, że troszkę będzie niestety prężyło. Będę musiał to USB 3.0 przełożyć troszeczkę i teraz do Was wracam. No dobra, udało się bez większych problemów, jak widzieliście, po prostu zamieniły się miejscami, jakby to idzie na krzyż. I teraz próbujemy włożyć kartę i ją zasilić i będzie naprawdę już wszystko. Ok, karta wskoczyła, zasilanie też sobie sięgnie. Tu wymagane jest 2x6 pinów, 980, niedawno w testach miałem 2x8, więc bym wtedy te dwupinówki też wykorzystał, a tutaj nie muszę. No dobrze. Więc tak to wygląda ostatecznie. Nie montowałem napędu DVD, bo praktycznie go już nie używam. Nie montowałem dodatkowych dysków SSD, ale też jak widzicie, tu jest jeszcze takie miejsce fajne na dysk SSD, więc można by sobie go było tutaj zamontować. Dysk twardy można zamontować tutaj na saneczkach też pod tą pokrywą. Miejsce na dwa dyski tam jest. Mamy też dodatkowe przepusty na inne przewody, właśnie jakbyśmy chcieli do tego dysku sobie dojść, więc bardzo fajnie. Jak to wszystko wygląda? Według mnie ładnie i schludnie, elegancko wszystko tutaj nam wyszło. Nie ma gąszczu przewodów. Naprawdę fajnie to wszystko w tej chwili wygląda. Teraz jeszcze ostatni etap montażu, czyli odpalenie komputera. No dobra, podłączyłem go tak jak leży w tej chwili. Odpalimy go po prostu bez monitora. Jeszcze jedną rzecz Wam pokażę. Wyjąłem to, żeby wpiąć ten przewód 8-pinowy do procesora. Mamy tą taką ramę na 3 wentylatory 120 lub 240 lub na jakieś bloki chłodzeń wodnych. I to sobie wchodzi tutaj na górę. I postaram się zamontować tu jakiś wentylator, Wam też pokazać w testach, jak tam to się sprawdza. Może być całkiem fajna opcja. Natomiast już bez przedłużania, tryczek. Na górze mamy przycisk. No i nawet mi się udało, komputer ruszył. Oczywiście wszystko cichutkie. A jak będzie z tą obudową, zobaczymy w testach. Zrobimy pomiar głośności. Oczywiście pomiary temperatur jest dość duża, przewiewna, więc powinno być nieźle. Aha, nie podłączyłem wentylatorka tego z tyłu, a zaraz go sobie podepnę do płyty głównej bezpośrednio, więc nie będzie problemu. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę. Pamiętajcie, ceny tego wszystkiego, co tutaj wkładałem, sprawdzicie w opisie filmu. Więc jak jesteście ciekawi, co mam w komputerze dokładnie, ile to kosztuje, klikajcie w linki partnerskie, będziecie wszystko wiedzieć od razu. Oczywiście cenę obudowy też sobie sprawdzicie. Dziękuję Wam dzisiaj za uwagę i pozdrawiam Was. Cześć. Widzimy się w recenzji.